medalistka olimpijska Monika Michalik. No pierwsze pytanie. Burza. Burza medialna wywołana przez panią. Wywołana przez panią burza medialna. Co z tym MMA? Co z tym MMA? Burzę. Pogodę mamy piękną. Ale co z tym MMA? Zastanawia się pani nad startami? Czy ja się zastanawiam? To trzeba by się zapytać tego pana dziennikarza, co napisał ten wywiad w przeglądzie sportowym. Nie mnie. Czyli zaprzecza pani, żeby przygotowała się pani do starć w MMA, mimo że zdjęcia z nad jeziora z rękawicami bokserskimi były wrzucane na Facebooku. A kto komu zabroni mieć rękawice bokserskie? Tak naprawdę połowa kobiet w Polsce boksuje teraz. To dlaczego nie ja? No więc pytanie, przygotowuje się pani czy nie? Nie przygotowuję się. W tym momencie odpoczywam. Nie startuję na Poland Open, nie startuję na Mistrzostwach Świata w Paryżu. Odpoczywam sobie, treningi oczywiście robię, ale one nie są takie, jak na przykład bym się przygotowała do Mistrzostw Świata czy Europy. Właśnie pani Moniko, pani brat też startował dzisiaj. Jak w ogóle poszło bratu, tak? No bo to najbliższa osoba dla pani, której pani kibicuje tutaj w Warszawie. Powiem szczerze, że bardzo mi kibicuje i jak przegrywa, to jest mi bardzo smutno, ale no cóż, nie wejdę na matę i mu nie pomogę, ale bardzo to przeżywam i tak naprawdę niektórych walk, szczególnie o medal nie oglądam, bo się bardzo stresuję. Bardzo. A dzisiaj te emocje też były takie duże? Były, bardzo. Trener mnie rozśmiesza. Trener schowa. Nie, oczywiście dzisiaj były emocje i wiedziałam, że jest pierwsza walka z Węgrem. No wiadomo, no pierwsza walka jest trudną walką. Brat nie dał rady temu zawodnikowi, także myślę, że te wszystkie swoje takie przegrane i przemyślenia, znaczy ogólnie sobie to wszystko przemyśli i na Mistrzostwa Świata będzie gotowy i tam naprawdę pokaże na co go stać. No i myślę, że zakręci się kiedyś tam koło krążka, żeby zdobyć wreszcie ten medal z Mistrzostw Świata, bo tak naprawdę no, ciężko pracuję, bo wiem i patrzę na niego, że jak przegrywa i taki no, załamany, no wiadomo, no przecież nie będzie radosny, jak przegrywa walki, ale myślę, że ta ciężka praca to kiedyś wyjdzie, bo mam swój przykład, że ciężko pracowałam tyle lat, przegrywałam, nie wychodziło, no i wyszło. Jeszcze a propos zapasów. Krajowa Liga Zapaśnicza znawia niedługo rozgrywki. No domyślamy się, że będzie pani jednak w tym sezonie też rywalizować. Pewnie też w Grunwaldzie. Pytanie, czy od pierwszego meczu, bo coś wspominała pani właśnie o tej przerwie odpoczynku, czy od pierwszej kolejki będzie można panią zobaczyć? Nie wiem, czy będę od pierwszej kolejki, to zależy od trenerów klubowych, jak mnie wystawią, czy nie. Jeżeli wystawią, będę walczyć. Jeżeli nie, to nie będę walczyć. No ale jest Krajowa Liga Zapaśnicza, są jeszcze Świata Wojskowe we wrześniu, także... Ale to tak wszystko, można powiedzieć, nie do końca może na luzie, ale na pewno nie takie przygotowanie, takie jak zawsze. No to właśnie Maciej Górski, były mistrz KSW, wspominał o treningach z panią, więc no jeszcze raz spróbuję zapytać, no, czy będzie w końcu to MMA, czy nie? No dzień dzisiejszy nie ma MMA, są zapasy, także a o treningach wspólnych uczyłam go zapasów. Tylko tyle? Tak. Enigmatyczna Monika Michalik, dziękuję za rozmowę. Dziękuję.